Robert uczył posłuszeństwa swego 3-letniego syna, Pawełka. Pasem. Żonę przekonał do swoich metod wychowawczych. Siniakami. 14-letni Paweł zdobywał szacunek kolegów. Pięścią. Ona też pomagała mu wychowywać syna, Marcina. Marcin, gdy dorósł, w dyskusji z dziadkiem Robertem też używał argumentu siły. Nie bij. Kochaj. Alleluja, Jezus żyje. Kochani, tym pozdrowieniem zwracam się liturgicznie, tak, bo dzisiaj kończy się okres wielkanocny, okres spowiedzi wielkanocnej. Dzisiaj kończy się ten okres, który przeżywaliśmy przez 50 dni, tak, 50 dni od zmartwychwstania Chrystusa do dzisiejszej niedzieli, niedzieli zesłania Ducha Świętego, upływa 50 dni. I dzisiaj, gdy będziemy w Kościele, bądź też gdy byliśmy w Kościele, to na zakończenie mszy świętej usłyszymy ten radosny śpiew Alleluja. Idźcie w pokoju z Chrystusem, czy w pokoju Chrystusa. Alleluja, Alleluja. I poprzez właśnie ten śpiew, poprzez to słowo Alleluja, którego dzisiaj używamy liturgicznie, kończymy okres wielkanocny i wchodzimy w tak zwany okres zwykły, okres perannum, jak kto woli, okres zielonego karnawału, czyli czas takiej radości zrodzonej ze świąt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego Zbawiciela. Dzisiejsza niedziela jest owszem niedzielą taką zwykłą, że tak powiem, kolejną niedzielą w roku liturgicznym, ale jest też niedzielą, która ma wymiar uroczystości. Jest to niedziela zesłania Ducha Świętego. To właśnie dzisiaj oddajemy cześć trzeciej osobie Trójcy Świętej, Duchowi Świętemu, jak wiemy, o czym często Państwu mówię. Mamy trzy osoby Trójcy Świętej, Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Te trzy osoby od nas odbiorą cześć w następną niedzielę, więc od dzisiaj za tydzień. I oczywiście dzisiaj kłaniamy się tej osobie, która jest trzecią osobą, czyli Duchowi Świętemu, tej osobie, którą zapowiadał Chrystus przed swoim niebowstąpieniem, mówił wyraźnie: ześlę wam Pocieszyciela, który wam wszystko przypomni i który was wszystkiego nauczy. To właśnie dzisiejsza ta uroczystość, bardzo wielka uroczystość, jest uroczystością, która można rzec jest też uroczystości urodzin naszego Kościoła, do którego należymy. Oczywiście papież Jan Paweł II, jak też wielu innych teologów, uważają, że Kościół narodził się w Wielki Piątek, ale od Wielkiego Piątku do dzisiaj, więc do niedzieli zesłania Ducha Świętego, Kościół żył w takiej skrytości, żył w takiej katakumbie bardzo mocno zamkniętej, a właśnie w niedzielę zesłania Ducha Świętego, czyli dzisiaj, Kościół otwiera się, Kościół wychodzi na zewnątrz, Kościół staje się właśnie tym, który idzie do ludzi. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. To właśnie ten dzisiejszy dzień, to właśnie ta dzisiejsza niedziela, to właśnie ta dzisiejsza uroczystość jest właśnie czymś takim. Kochani, no właśnie jest 23 maja, jak powiedziałem, kończy się okres wielkanocny, kończy się okres spowiedzi wielkanocnej i ta dzisiejsza niedziela jest też niedzielą, którą określamy w sposób taki ludowy, zielony świętami czy zielonymi świątkami. Rolnicy obchodzą dzisiaj swoje święto, panią się rolnikom, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę też wszystkiego najlepszego, żeby te plony, na które czekacie, żeby te zbiory, do których przygotowujecie się, żeby to wszystko, co pielęgnujecie, żeby to wszystko w swoim czasie zaowocowało i żeby przynosiło pożytek nie tylko wam, nie tylko przynosiło radość wam, ale tę radość i ten pożytek dla nas, kochani, dla nas wszystkich. To jest bardzo, bardzo ważne. Wracamy teraz do tematu. Dzieje apostolskie mówią wyraźnie, że Duch Święty na apostołów wstąpił w wieczerniku. Wtedy w tym wieczerniku przebywali apostowie i Matka Najświętsza i poprzez właśnie to zesłanie Ducha Świętego, czyli poprzez to wstąpienie, poprzez języki, język ogniste, apostołowie zaczęli przemawiać różnymi językami. Zaczęli być odważni, zaczęli być silni, zaczęli być bardzo mocno przekonani i
oczywiście otrzymali też inne charyzmaty, inne dary, które pozwoliły na to, że udali się, jak to się mówi, w świat, żeby głosić Chrystusa, żeby być przedłużeniem Jego rąk, żeby być przedłużeniem Jego języka i Jego serca i żeby mówić o zbawieniu, żeby mówić o tym, co jest najważniejsze dla człowieka żyjącego, na ziemi. Jeżeli chodzi o zesłanie Ducha Świętego, to właśnie ten dar mocy, jak wiemy, otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Dorośli już dawno ten sakrament otrzymali, młodzież klas 8 czy klas 7, czy po prostu młodsi ludzie przygotowują się do tego sakramentu w atmosferze pandemicznej. W wielu parafiach już ma miejsce tego rodzaju uroczystość, bądź też w najbliższym czasie będzie miała miejsce. Ten właśnie sakrament bierzmowania to dary Ducha Świętego, te dary Ducha Świętego, które otrzymujemy po to, żeby wiarę mężnie wyznawać, żeby żyć zgodnie z tą wiarą i proszę Państwa, uwaga, żeby tej wiary bronić, jeżeli zachodzi tego rodzaju potrzeba, mężnie wyznawać, więc być odważnym, nie wstydzić się swojej wiary, nie krępować się swojej wiary, bo my nieraz jesteśmy tacy, że troszeczkę się wstydzimy, na przykład wstydzimy się przeżegnać, czy wstydzimy się przyznać się do tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, no bo co o nas powiedzą, bo ktoś może nas wyśmieje, no bo ktoś może powiedzieć, że jesteśmy konserwatywni, czy średniowieczni. Proszę Państwa, dar Ducha Świętego, czy po prostu Duch Święty jest po to, żebyśmy wiary nie krępowali się, żebyśmy tej wiary nie wstydzili się, nie daj Boże, nie bali się, a jeżeli, jak powiedziałem, zaistnieje taka potrzeba, żebyśmy stali w obronie tej wiary, wyraźnie mówili, że Chrystus jest moją mocą, że Chrystus jest moim zwycięstwem, że Chrystus jest po prostu moją nadzieją, tą nadzieją doczesną, ale także, a może przede wszystkim tą nadzieją wieczną. Gdy będziemy, chociaż gdy byliśmy w Kościele, to usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana, jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy przyjdzie paraklet, którego wam pośle od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie, ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi. Módlmy się, kochani, do Ducha Świętego. Módlmy się o to, żeby On nas umacniał, żeby On ożywiał naszą wiarę, żeby tę wiarę czynił wciąż aktualną i żeby ta wiara wciąż rosła, żeby ona nie karłowała ciała, żeby ona nie marniała, ale żeby była coraz bardziej mocna, jak powiedziałem, coraz bardziej żywa, tak jak te drzewa, tak jak te liście na drzewach, jak ta trawa, jak te różnego rodzaju rośliny. Zobaczmy, jak one zaczynają tętnić życiem. Tak nasza wiara niechaj też tętni właśnie tym życiem, które pozwoli na to, że ona będzie po prostu wiarą, która nam się przyda tutaj na ziemi i która będzie też zadatkiem naszego zbawienia, którego doświadczymy wtedy, gdy przekroczymy próg śmierci, czego sobie, kochani, wzajemnie życzmy. Zakończmy to spotkanie tym radosnym jeszcze pozdrowieniem. Alleluja, Jezus żyje. Jeszcze takie poskryptum. Popatrzmy, jak widzimy, na krzyżu wisi jeszcze stuła. Ta stuła w najbliższym czasie zniknie, bo kończy się okres wielkanocny, kończy się czas właśnie wpatrywania się w Chrystusa Zmartwychwstałego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień majowy, tydzień, który już zapowiada, że miesiąc maj zbliży się do końca. Zostańcie z Bogiem.